Podcast Kopernikański, czyli historię jak z książek. Zaprasza Książnica Kopernikańska w Toruniu. Dzień dobry, w podcaście Kopernikańskim księżnicy Kopernikańskiej w Toruniu witam was serdecznie Jarosław Jary jaworski W dzisiejszym odcinku poznacie Bydgoszczanina, który pomógł aliantom wygrać II wojnę światową. Marian Rejewski, bo o nim mówię, złamał szyfrę Enigmy, najważniejszej maszyny szyfrującej używanej przez hitlerowskie Niemcy. Dzięki rejewskiemu i grupie współpracujących z nim kryptologów alianci mieli wgląd w plany Niemców. Pomógł wygrać wojnę duże słowa. Czy rzeczywiście tak było? O tym porozmawiam z moim gościem, doktorem Krzysztofem Osińskim. Ale najpierw poznacie fakty. Przygotujcie głośniki i słuchawki, usiądźcie wygodnie. Zaczynamy! Marian Rejewski urodził się 16 sierpnia 1905 roku w Bydgoszczy, a zmarł 13 lutego 1980 roku w Warszawie. Był matematykiem i kryptologiem. W 1932 roku złamał szyfrę Enigmy najważniejszej maszyny szyfrującej używanej przez hitlerowskie Niemcy. Po wybuchu wojny ewakuował się do Francji, gdzie nadal pracował nad łamaniem szyfrów. W 1942 przedostał się do Wielkiej Brytanii, gdzie rozpoczął pracę w sztabie Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych. Po wojnie Rejewski powrócił do Polski. Jego historię opowiedziano w komiksie wydanym przez Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski pod tytułem Marian Rejewski, bydgoszczanin, który złamał kod Enigmy. To wprost niemożliwe, ale po wojnie pracował w Bydgoszczy jako zwykły, a nie powiem kto, Posłuchajcie całej rozmowy. Moim gościem jest dzisiaj historyk dr Krzysztof Osiński, pracownik naukowy Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej i Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy. Autor wielu artykułów i książek. Marian Rejewski, człowiek, który pomógł wygrać II wojnę światową. Czy można tak powiedzieć? Czy to nie jest przesadzone sformułowanie? Można tak powiedzieć, rzeczywiście Marian Rejewski był człowiekiem, który przyczynił się do skrócenia II wojny światowej o kilka lat poprzez to, że wcześniej w 1932 roku w pojedynkę, co godne podkreślenia, złamał kody niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma. Dzięki temu polski wywiad miał dostęp do najtajniejszych informacji niemieckiego wojska, a tym samym mógł przewidywać i przeciwdziałać pewnym posunięciom państwa niemieckiego. W późniejszym czasie, kiedy okazało się, że Niemcy bardzo prą do wybuchu wojny, ta wiedza została przekazana naszym sojusznikom, czyli Francji i Wielkiej Brytanii, i później Brytyjczycy i Francuzi w czasie II wojny światowej mogli również łamać niemieckie depesze i zaznajamiać się z niemieckimi planami. Tym samym te działania Mariana Rejewskiego wpłynęły na przebieg II wojny światowej, mówiąc innymi słowy, skróciły jej czas trwania o jak się szacuje kilka lat, a co równie ważne Przyczyniły się do tego, że kilka milionów osób uratowało swoje życie. Pamiętać, bowiem, musimy, że II wojna światowa była najkrwawszym konfliktem, jaki wystąpił w dziejach ludzkości. Gdyby wojna trwała jeszcze kilka lat dłużej, to wiele osób straciłoby w jej trakcie życie. Dzięki Marianowi Rejewskiemu można było tego uniknąć, i to jest właśnie jego największa zasługa. Do wojny jeszcze wrócimy, a teraz cofnijmy się do przedwojennej Polski. Rajewski był matematykiem. W jaki sposób zetknął się z kryptologią? No i może też w paru słowach dla słuchaczy, którzy nie wiedzą, co to jest kryptologia? No, czym jest właśnie ta dziedzina wiedzy? Marian Rajewski zetknął się z kryptologią w 1929 roku, będąc studentem ostatniego roku matematyki na Uniwersytecie Poznańskim. Kiedy polski wywiad miał problem z łamaniem szyfrów pewnej maszyny, którą udało się zdobyć, wiedziano, że Niemcy się nią posługują, ale nie potrafiono odczytywać, deszyfrować jej szyfrów. Postanowiono spróbować z innej strony, bo dotychczas raczej posługiwano się metodami lingwistycznymi, czyli podstawiano różnego rodzaju Dane, żeby odczytywać szyfry. Tutaj wiedziano, że nie są to takie ręczne szyfry podstawieniowe, tylko nowego rodzaju opracowywane za pomocą maszyny. Zdecydowano się wykorzystać matematykę. Zwrócono się do kryptologów z polskiego wywiadu, ale również do profesorów matematyki z uniwersytetów polskich. I ci profesorowie pracując nad tymi szyframi stwierdzili, że są one nie do złamania, że nie da się tego zrobić, że nie da się po prostu pokonać tej maszyny, że ona ma za dużo kombinacji, w związku z tym jest to niemożliwe do wykonania. No, polski wywiad postanowił jednak, no. Iść w tym kierunku i wychowywać sobie młodych matematyków, żeby zajmowali się kryptologią, czyli nauką szyfrowania i deszyfrowania informacji. I zorganizowało taki kurs dla studentów matematyki Uniwersytetu Poznańskiego. Dlaczego wybrano uniwersytet właśnie w Poznański? Dlatego, że no tam gromadzili się studenci, którzy mieli pewien background niemieckiej kultury. Ponieważ przed 1919-20 rokiem te ziemie wchodziły w skład zaboru pruskiego, ci młodzi ludzie, kiedy urodzili się i dorastali, nasiąkali kulturą, językiem, obyczajami niemieckimi. Dla nich czymś normalnym było posługiwanie się językiem niemieckim. Kiedy chodzili do szkoły, to uczyli się tego języka, kiedy wychodzili, więc, więc dla nich to było coś naturalnego. I potrafili w związku z tym lepiej zrozumieć tą mentalność niemiecką, sposób ich myślenia, sposób ich rozumowania, i to później okazało się bardzo przydatne w pracy kryptologicznej. No i wyłuskano. Kilkudziesięciu takich studentów, i przez dwa miesiące nauczano ich, czym jest kryptologia, jak łamać szyfry, jakie są rodzaje szyfrów, na czym to wszystko polega. No i po zakończeniu wyłuskano najlepszych. I postanowiono zorganizować dla nich takie pomieszczenie, gdzie oni mogli tą wiedzę zdobytą na tym kursie przekuwać w czyny. Marian Rejewski akurat w tym początkowym okresie nie uczestniczył w tych pracach kryptologicznych już po tym kursie, ponieważ postanowił wyjechać do Niemiec i studiować matematykę ubezpieczeniową, w której chciał się specjalizować już po zakończeniu studiów to było takie studia podyplomowe dwuletnie w Getyndze, która wcześniej uchodziła za taką kolebkę matematyki specjalizującą się właśnie w tych aspektach ubezpieczeniowych. W związku z tym on miał bardzo wielkie nadzieje na rozwój swojej kariery w tym kierunku, ale z czasem okazało się, że ten wyjazd był dla niego bardzo rozczarowujący. To wynikało nie tylko z nie tak wysokiego poziomu nauki, jaki się spodziewał, ale również pewnej atmosfery politycznej, która tam w Niemczech wówczas zaczęła kiełkować. Narodowi socjaliści z Hitlerem zaczęli przejść do władzy, byli bardzo widoczni na ulicach, zaczepiali Polaków, Żydów, i, i w związku z tym ta atmosfera mu się nie podobała, i w połowie tych studiów zrezygnował, wrócił do Polski. Co zbiegło się z propozycją promotora jego pracy magisterskiej, profesora Krygowskiego, który zaproponował mu pracę na uczelni. Został asystentem na uczelni, było to dla niego nobili, przyjechał do Poznania, podjął tą pracę, a jednocześnie wywiad polski przypomniał sobie o tym zdolnym studencie, który dobry, dobrze wypadł na tym kursie kryptologicznym i zaproponowali mu, żeby przyłączył się do swoich kolegów i zaczął wieczorami... Pracować nad szyframi. W 1932 roku padła propozycja, że likwidujemy ten wysunięty przyczółek poznański, przenosimy tych najzdolniejszych trzech ludzi do Warszawy, do siedziby Sztabu Głównego Wojska Polskiego, gdzie znajdowało się biuro szyfrów. Ale co warto podkreślić, zarówno na kursie kryptologicznym, jak i w tym poznańskim okresie pracy dla biura szyfrów. Ani Marian Rejewski, ani jego koledzy nie zostali wtajemniczeni w sprawie Enigmy. I kiedy już sprowadzono ich do Warszawy w 1932 roku, tylko Marian Rejewski został wyodrębniony w pewnym momencie i w pojedynkę wtajemniczony w sprawie Enigmy. Powiedziano mu, że jest pewna maszyna szyfrująca, skonstruowali ją Niemcy, mamy pewne dane, próbowaliśmy już ją łamać, dostajesz pakiet tych nieudanych wyników, e, którzy twoi poprzednicy próbowali działać. No i spróbuj, podejdź zupełnie inaczej. Jak szacują historycy, no było to bardzo trudne zadanie. Taki amerykański historyk i kryptolog zarazem, a więc człowiek bardzo wtajemniczony w te wszystkie aspekty maszyn szyfrujących, David Kahn, w jednej ze swoich książek napisał, i tutaj zacytuję, jeśli... Tysiąc kryptoanalityków, każdy dysponujący zdobytą Enigmą, sprawdzałoby po cztery klucze na minutę, pracując każdego dnia przez okrągłą dobę, a chciałoby sprawdzić wszystkie klucze, to ich praca trwałaby 1,8 miliarda lat. To brzmi absolutnie niezwykle. Kiedy rozmawiałem z Maciejem Jasińskim, scenarzystą komiksu o Rejewskim, przyznał się, że najtrudniejszą częścią było zaprezentowanie w zrozumiały sposób sedna odkrycia Rejewskiego. Mam do pana pytanie: czy da się w ogóle w prostych słowach, no bo tutaj te liczby wstrząsają, choć trochę takich zrozumiałych dla laika wyjaśnić, co się stało, co on właściwie zrobił i na czym polegał cały ten proces? Bo jeżeli oczywiście się nie da wyjaśnić, to proszę to również powiedzieć, bo ja nie rozumiem. No, właśnie to jest bardzo <tudne> trudne do zrozumienia, jak jeden człowiek, dysponując jedynie ołówkiem, kartkami papieru i własną wiedzą zgromadzoną w głowie, człowiek bardzo młody, bo musimy pamiętać, że w 1932 roku Marian Rejewski miał zaledwie 27 lat, a więc był człowiekiem bardzo młodym. Z tak na dobrą sprawę niewielkim doświadczeniem kryptologicznym, no bo zaledwie kilka lat wcześniej i to tak troszeczkę, mówiąc kolokwialnie, z doskoku, zajmując się po godzinach równolegle pracując na uczelni, on dostaje zadanie, któremu nie zdołali podołać doświadczeni kryptolodzy z wywiadu i doświadczeni profesorowie matematyki, którzy no, kilkadziesiąt lat już zajmowali się różnymi aspektami, obliczeń matematycznych i oni stwierdzają, że jest to zadanie niemożliwe do wykonania, a Marian Rejewski siada i w ciągu kilku tygodni opracowuje metodę złamania tej maszyny, czyli stwarza wzory matematyczne, za pomocą których wiemy, jak funkcjonuje ta maszyna. A była to bardzo skomplikowane urządzenie, chociaż wyglądało bardzo niepozornie jak Maszyna do pisania, urządzenie mechaniczno-elektryczne, które zamieniało poprzez kombinację sygnału, który szedł drogą elektryczną, poprzez mechaniczne bębenki i za każdym razem, wciskając na tej maszynie do pisania, jakbyśmy to określili, jedną literę, za każdym razem wychodziła inna. Czyli wciskając raz A, wychodziło B. Wciskając drugi raz A, wychodziło Z, wciskając trzeci raz A, wychodziło H. I tak dalej, i tak dalej. Więc było to zupełnie nieprzewidywalne, jaką literę uzyskamy, wciskając dany przycisk. I to było głównym problemem, tak? że dotychczasowe wzory, które były stosowane, no, były przewidywalne. Tutaj no, powstawał pewien chaos, który trzeba było opanować. Marian Rejewski właśnie znalazł metodę łamania tego kodu, tej maszyny, ale oczywiście no to było zadanie bardzo skomplikowane, trudne i wykonywanie w pojedynkę byłoby bardzo męczące. W związku z tym, kiedy poszedł do swoich zwierzchników, Powiedzieli, że zostaną mu przydzieleni współpracownicy, koledzy, którzy razem z nim pracowali, młodzi studenci Jerzy Różycki i Henryk Zygalski, którzy razem z nim przyjechali z Poznania i na początku 1933 roku oni zostają dołączeni do Mariana Rejewskiego i już jako zespół razem pracują nad metodami łamania kodu maszyny Enigma. Ponieważ ona również była udoskonalana przez Niemców. Cały czas dodawano nowe elementy, które zwiększały liczbę kombinacji możliwych do wykonywania przez maszynę. I żeby sobie ułatwić pracę, oni opracowywali również dodatkowe urządzenia, które przyspieszały uzyskiwanie wyników, albo w jakiś tam sposób ułatwiały łamanie tych kodów. Cyklometr, płachty zygalskiego. Czy też bomba. Takie były nazwy tych urządzeń, i one właśnie wydatnie powodowały, że można było w sposób szybki stosunkowo odczytywać niemieckie depesze. Jak wspominał Marian Rejewski, w latach 30. udawało się odczytywać jakieś 75% niemieckich depesz, a gdyby mieli więcej pieniędzy, to byliby w stanie odczytywać 90-90 parę procent niemieckich informacji, czyli tak na dobrą sprawę państwo niemieckie, niemiecki wywiad, niemieckie wojsko byłoby dla nas przezroczyste. Wiedzielibyśmy o nim wszystko, znalibyśmy wszystkie plany niemieckie, no co oczywiście nie powoduje, że wpłynęlibyśmy na zmianę decyzji Adolfa Hitlera czy innych przywódców państwa niemieckiego i zapobieglibyśmy wybuchowi wojny, ale mając wiedzę na temat przygotowań państwa niemieckiego do wojny, no moglibyśmy się jeszcze lepiej przygotowywać do jej wybuchu. W związku z tym był to ogromny sukces. No sukces, co Godne podkreślenia pojedynczej osoby. Do dnia dzisiejszego kręgi kryptologiczne twierdzą, że jest to wyczyn nie do powtórzenia. Nawet dzisiaj, kiedy kryptolodzy dysponują maszynami obliczeniowymi, kiedy dysponują zupełnie inną wiedzą, zupełnie innym podejściem, takie dokonanie w pojedynkę no, jest uznawane za niemożliwe. No, rzeczywiście, brzmi to absolutnie niezwykle, ale teraz zapytam o coś, co mnie trochę męczy. Nazywam to kwestią Alana Turinga. Na świecie, obawiam się, że to Turing bardziej uchodzi za odkrywcę szyfru Enigmy. Nawet nakręcono film o nim z Benediktem Kamberbaczem w roli głównej, no i tam o Rejewskim, polskich kryptologach, to... Nic się nie mówi. Dlaczego tak jest? No To wynika z kilku czynników. No przede wszystkim z tego, że no Anglicy chcieli odtrąbić swój własny sukces, tak? Oni w czasie II wojny światowej również łamali szyfry Enigmy, ale musimy pamiętać, że łamali je dlatego, że w 1939 roku widząc, że wojna jest nieuchronna, no mając wiedzę również z odczytywania tych depesz łamanych Enigmą, Polacy zdecydowali się na przekazanie wszystkich informacji, jak Enigma się łamie, właśnie Anglikom i Francuzom. I na bazie tych informacji, później, w czasie II wojny światowej, Anglicy mogli nie tylko łamać szyfrę Enigmy, ale również udoskonalać metodę, no, do czego przyczynił się ich odpowiednik, jak gdyby Mariana Rejewskiego, czyli Alan Turing. Postać niewątpliwie wybitna, niewątpliwie można powiedzieć geniusz który miał ogromne zasługi dla kryptologii, opracował różnego rodzaju metody udoskonalania właśnie tej łamania szyfrów Enigmy, ale również inne kwestie kryptologiczne. Natomiast no, pamiętać musimy, że przez kilka ładnych lat przed przekazaniem tej wiedzy Alanowi Turingowi i Brytyjczykom, no, Polacy już dawno Enigmę łamali i dzięki temu czytali niemieckie depesze. A teraz, wracając, dlaczego, dlaczego nie przebiła się wiedza o Polakach? Z pewnością dlatego, że po II wojnie światowej w Polsce przejęli władzę komuniści. Marianowi Rejewskiemu, który wrócił w 1946 roku do Polski, kiedy wrócił, no nie, nie mógł sobie pozwolić na opowiadanie o tym, co on dokonał i co zrobił, ponieważ zamiast nagrody za to dokonanie, no, czekałyby go represje. Musimy pamiętać, że osoby, które pracowały przed wojną i w czasie wojny dla polskiego wywiadu, po przejęciu władzy po wojnie przez komunistów, były poszukiwane, rozpracowywane i represjonowane. Wielu z nich trafiło do więzienia, straciło pracę, było skazanych na różnego rodzaju szykany i represje. Marian Rejewski również był inwigilowany, szykanowany, stracił pracę. Poddany był różnego rodzaju działaniom represyjnym, próbowano go złamać, dlatego on wycofał się bardzo i nikomu nie mówił o tym, co robił przed wojną, czym się zajmował. Żył dniem codziennym, zajmował się rodziną, zajmował się pracą, a w tym czasie no, Brytyjczycy, Francuzi mogli. Opowiadać o wydarzeniach z II wojny światowej, mówiąc również o tych aspektach, które obejmowały kryptologię. Mówili o własnych sukcesach, a więc o tym okresie II wojny światowej, kiedy samodzielnie byli w stanie łamać kody Enigmy. Zupełnie pomijali aspekty polskiego udziału, tego, że ta wiedza była budowana na wiedzy przekazanej przez Polaków. Więc no, zupełnie to się nie przebiło. To brzmi smutno i chyba dobrze nazwałem sobie to pytanie jednym z najsmutniejszych. Chociaż jest chyba pytanie dla mnie jeszcze bardziej smutne. Po wojnie, tak jak pan powiedział, Marian Rejewski powrócił do Polski. Człowiek, który skrócił Drugą wojnę światową, pracował jako zwykły urzędnik w bydgoskich fabrykach, księgowy. Czy to jest prawda? Tak, to jest prawda. No, nie taki zwykły urzędnik, bo on zajmował również funkcje kierownicze w tych instytucjach, ale to były zupełnie nieprzystające dla jego talentu, dla jego geniuszu wręcz prace, gdzie wtłoczono go w rolę księgowego, podczas gdy on miał potencjał na to, żeby robić rzeczy, które wpływały na losy świata. Możemy powiedzieć, że to był bardzo tragiczny okres w jego życiu. Jemu brakowało pracy kryptologicznej, brakowało mu, kiedy w Polsce nastąpiła odwilż 56 roku. Marian Rejewski, no, trzeba przyznać, bardzo naiwnie wierzył, że te zmiany są trwałe, że komunizm odpuścił, i złożył podanie do pracy w biurze szyfrów Ministerstwa Obrony Narodowej. Ale oczywiście to podanie zostało odrzucone. Marian Rejewski traktowany był jako osoba e, wręcz trendowata, tak? osoba, która może przynieść zagrożenie jako ten, który pewnie wejdzie w struktury biura szyfrów i będzie przekazywał informacje na zachód. Mieli wiedzę, kim on był, ale analizując zawartość teczek, no można powiedzieć, że ta ich wiedza była bardzo lakoniczna, w niektórych aspektach wręcz błędna. Na całe szczęście dla Mariana Rejewskiego, no bo gdyby wiedzieli, co on dokonał, co robi, czym się zajmował, no to być może jego losy zupełnie inaczej by się potoczyły, no bo chcieliby go złamać, żeby zdobyć wiedzę na temat właśnie funkcjonowania kryptologii przedwojennej, a być może również przymuszenia go do tego, żeby dla komunistów pracował. Jak dybać, za specjalnie nie lubię, ale zastanawiałem się, przygotowując się do naszej rozmowy, czy gdyby Marian Rejewski żył w kraju, w którym nie zaczęli rządzić komuniści. Albo powiedzmy, zaczęliby rządzić w Polsce, ale on żyłby na przykład w Stanach Zjednoczonych. Czy byłby za swojego życia mega gwiazdą, kimś, kogo by się nosiło na rękach i przyznawało najwyższe ordery? Prawdopodobnie tak. Paradoksalnie w okresie komunizmu też starano się zrobić z niego gwiazdę, ale to już było pod koniec życia Mariana Rejewskiego, w drugiej połowie lat 70.. Komuniści nagle przypomnieli sobie o nim, dlatego, że we Francji wypłynęło, wypłynęła informacja. Generał Gustave Bertrand, szef biura szyfrów francuskich, który współpracował przed wojną i w czasie wojny z Marianem Rejewskim i polskimi kryptologami, wydał swoje wspomnienia. I w tych wspomnieniach e, wspomniał, że przed wojną Polacy złamali enigmę no i to im należy się ten honor. Nie wymienił z nazwiska nikogo, więc to zaciekawiło polskich dziennikarzy, którzy zaczęli drążyć, pojawiły się apele w prasie. No, szukamy takich osób, czy ktoś coś wie na temat e, takich działań kryptologów e, przed wojną. No i kilku się pracowników biura szyfru zgłosiło, w tym Marian Rejewski również napisał: To byłem ja, to ja złamałem szyfry Enigmy. No i tak się zaczęło zainteresowanie Marianem Rejewskim. Dziennikarze zaczęli przychodzić do niego do domu, korespondenci prasy zagranicznej, historycy. No i władza nagle uznała, że może skorzystać, ogrzać się w jego ciepełku i zaczęła również. Zapraszać go na różne uroczystości, wręczać mu medale, a więc nagradzać go za coś, za co kilkadziesiąt lat wcześniej chciało go represjonować. Został również doceniany przez Towarzystwo Matematyczne, dostawał różnego rodzaju nagrody, ale nie trwało to długo, ponieważ w 1980 roku, w wyniku rozległego zawału serca, Marian Rejewski zmarł, został pochowany. Na warszawskich Powązkach, gdzie do dnia dzisiejszego znajduje się jego grób, gdzie wiele osób przychodzi zapalić znicze, złożyć kwiaty i oddać mu w ten sposób hołd. No, nasz podcast między innymi będzie pracował nad tym, żeby wielkie postaci związane z regionem kujawsko-pomorskim przypominać. Ten odcinek próbuje przypomnieć troszeczkę o tym, kim był Rejewski, ale mam pytanie. Co pan pomyślał, kiedy przyszli do Pana ludzie z urzędu i powiedzieli, że będzie komiks rejewskim i jednocześnie zaproponowali Panu, żeby pan go konsultował. Czy zdziwił się Pan, że w tak skrótowej formie ktoś chce opowiedzieć tak niezwykłe życie? Wręcz przeciwnie, ucieszyłem się, że będzie taka forma popularyzowania wiedzy o Marianie Rejewskim? Ponieważ mam świadomość, że dotarcie z pewnym przesłaniem, z pewną wiedzą na temat tego wybitnego Bydgoszczanina, wybitnego Polaka, wymaga dotarcia do młodych ludzi. A nie ma lepszej chyba formy niż poprzez komiks. On bardzo fajnie oddziaływuje na młodych ludzi, przekazuje im informacje. I w związku z tym, no, no jest to doskonała forma popularyzowania wiedzy, co godne podkreślenia, w naszym regionie popularyzujemy Mariana Rejewskiego nie tylko za pomocą komiksu, bo jest również wiele upamiętnień. Wystarczy wspomnieć, że w Bydgoszczy mamy dwa murale. Inną formą upamiętnienia Mariana Rejewskiego są tablice na budynkach, w których mieszkał, czy na szkole, w której się uczył. To też jest fajna forma oddziaływania na społeczeństwo, na młodych ludzi, bo między innymi można organizować różnego rodzaju wycieczki szlakiem Mariana Rejewskiego. I co jeszcze warte wymienienia, to w Bydgoszczy znajduje się rzeźba ławeczka Mariana Rejewskiego. Obiekt chyba. Najbardziej znany, wiele zdjęć w internecie się pojawia, który również oddziaływuje na wyobraźnię takiemu zwykłemu, szaremu Kowalskiemu, który przechodząc obok, no, przeczyta tablicę, zainteresuje się, a kto tutaj siedzi, kto to jest, no i później być może pogłębi swoją wiedzę sięgając do internetu, do książek, do artykułów czy jakiś tam broszur, które dotyczą Mariana Rejewskiego. No to na koniec. Pozwolę sobie wyskoczyć, wystrzelić w marzenia. Jak pan sądzi, przydałby się taki fajny, fabularny, zrobiony z rozmachem film kinowy o Rejewskim? Myślę, że tak, że jest to temat jak najbardziej warty podjęcia, który ma tyle ciekawych wątków, że można byłoby zrobić wręcz film sensacyjny w duchu Jamesa Bonda. Wymaga to oczywiście ogromnych nakładów potrzebnych do, do, do zrealizowania takiego filmu, no ale jeśli chcemy promować własną historię, jeśli chcemy promować osoby, które z tą historią są związane a zarazem wpłynęły na losy świata, no to myślę, że taki wkład finansowy warto zainwestować, bo właśnie to będzie inwestycja, która będzie przynosiła nam zysk w postaci promowania naszego kraju, naszej historii, naszego dziedzictwa i dokonań ludzi, którzy wywodzą się z Polski, wywodzą się z naszego regionu. Znając Pańską wiedzę, teraz słuchacze również tą wiedzę poznali. Co do jednego jestem absolutnie pewien. Wiem, kto będzie konsultantem tego filmu, czyli właśnie Pan. Dziękuję Panu bardzo za tą rozmowę. Dziękuję. Dzisiaj poznaliście Bydgoszczanina, który pomógł pokonać Hitlera. Dzięki swemu geniuszowi złamał szyfry najpotężniejszej niemieckiej maszyny szyfrującej Enigmy. Choć zrobił tak wiele, nie doczekał się za życia należnego mu uznania. Poświęcony mu komiks i nasz podcast są krokiem ku temu, aby to zmienić. Jak w każdym odcinku, namawiam Was do poszerzenia wiedzy o bohaterze odcinka. Klikajcie nazwisko Rejewskiego do wyszukiwarki, albo wpadnijcie do księżnicy po książkę o nim, albo do jakiejkolwiek innej biblioteki blisko was, bo w końcu nasz podcast słychać na całym świecie. Partnerem głównym podcastu Kopernikańskiego jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Podcast został dofinansowany przez samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W następnym odcinku poznacie polskiego mistrza olimpijskiego, który na bieżni pokonał cały świat. Do usłyszenia